Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie. W poszukiwaniu ciekawych miejsc, które przechodzą transformacje, a zarazem zmieniają swoje oblicze w naszym województwie śląskim, przyjechał że dzisiaj do Dąbrowy Górniczej, do miejsca o bardzo ciekawej nazwie Fabryka Pełna Życia. A czeka na mnie są pan prezes Wojciech Krzyżewski. Witam pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Wojtku, mogę tego dać? Jasne. Panie Wojtku, co to za miejsce, co tu było i skąd ta nazwa? Trzy pytania w jednym, ale spróbuję na nie odpowiedzieć. To jest Fabryka Pełna Życia, tak naprawdę przyszłe Centrum Dąbrowy Górniczej, bo o tym mówimy. O. Tak, dokładnie w tym miejscu będzie Centrum Dąbrowy Górniczej, bo to takie specyficzne miasto, które przez 100 ponad lat swojej historii nie dorobiło się centrum z prawdziwego zdarzenia. Czyli więc taki prawie rynek. Z rynkiem dokładnie, będzie to miejsce z rynkiem. A przez 150 lat była tutaj fabryka, która miała różne koleje losu. W ostatnim okresie produkowała maszyny obrabiarskie. W ostatnim okresie? Tak. Tak. A wcześniej to był, bo to historia jest długa, bo zaczyna się w roku 1879 od warsztatu ślusarskiego po prostu. To był zresztą warsztat ślusarski czeskiego przemysłowca Frakaca. No ale historia jest jeszcze ciekawsza, bo potem kolejny czeski przemysłowiec się pojawił i to jeszcze taki, którego nazwisko wszyscy kojarzymy, bo to był niejaki Emil Szkoda z Pilzna. No a potem kolejni przedsiębiorcy niemieccy, szwajcarscy, także łódzcy przedsiębiorcy mieli tutaj swoje udziały w tych zakładach. Potem była firma Zieleniewski Fitzner Gamper, to było największe przedsiębiorstwo przemysłowe w II Rzeczpospolitej. Aż po II wojnie światowej powstała tutaj fabryka obrabiarek. Czyli jednym słowem to miejsce zawsze tętniło życiem. Tak, tętniło życiem i od kilkuset do nawet kilku tysięcy ludzi tutaj pracowało w tych zakładach. A to jest właściwie najważniejsza hala w tych dawnych zakładach fabryki obrabiarek, bo to jest hala montażowa. I z początku XX wieku stąd tak niezwykła, ciekawa konstrukcja. I też jest niezwykle charakterystyczne to, że przeznaczeniem tej hali w przyszłości jest to, żeby ona była taką halą foodcourtową, czyli to będzie miejsce pełne restauracji, miejsc, w których mieszkańcy będą mogli coś dobrego, mam nadzieję, zjeść. Co ciekawe, pan będzie pierwszy, który będzie tutaj gotował, więc no, jest pan w odpowiednim miejscu. Jest mi bardzo miło, miejsce bardzo, bardzo klimatyczne, a moja wyobraźnia już pracuje, nie? Tu ma być pełno ludzi, tak jak kiedyś było. I to była najważniejsza hala wtedy, kiedy zakład funkcjonował i będzie najważniejszym miejscem, gdzie będzie prawdopodobnie najwięcej mieszkańców Dąbrowy Górniczej nie tylko mogło korzystać. Brawo. A to jest hala z podobnego okresu, czyli z początku XX wieku. Podobna konstrukcja, też stalowa, niezwykle ciekawa, nitowana. I ona będzie pierwszą halą, którą oddamy do użytku w ramach rewitalizacji tego miejsca. A czy na przykład te filary zostaną? Tak, te filary zostaną i to jest w ogóle niezwykle ciekawa historia z punktu widzenia inżynierskiego, bo naszym zamierzeniem jest utrzymać tą konstrukcję jako konstrukcję nośną. Więc ta hala będzie po prostu dalej taką samą autentyczną halą. Czyli prawdziwe wyzwanie. A prawdziwe wyzwanie, ale na architektoniczne też, ale też inżynierskie, więc to na pewno dla wykonawcy będzie spora, mam nadzieję, frajda, żeby to zrobić. Bo ale nieco jest to takie rzeczy się robi. Ale prawda? Z drugiej strony to będzie taki fantastyczny klimat tego miejsca. No chcemy jak najwięcej tego klimatu tutaj zatrzymać, zachować. Zresztą ta hala będzie miała taką funkcję konferencyjno-targowo-wystawową, więc tutaj będziemy mogli się spotkać przy okazji różnego rodzaju koncertów, wydarzeń. Plany fantastyczne. A to jest pierwsze miejsce, które zrewitalizowaliśmy, oddaliśmy dla mieszkańców, warsztat Fabryki Pełnej Życia. No, dawna przestrzeń poprzemysłowa. No, po to zrobiona, żebyśmy mogli się tutaj spotykać, rozmawiać o przyszłości tego projektu, projektu nowego Centrum Dąbrowy Górniczej, no i żeby pokazać, że to się da zrobić po prostu. Z jakim przeznaczeniem? Bo widzę, że chyba dzisiaj bankiet. Tak, to ma takie wielorakie przeznaczenie. Dzisiaj jest właściwie gala Adamieckiego. Nagrody będziemy rozdawali dla najlepszych dąbrowskich przedsiębiorców. Zresztą Adamiecki to znany dąbrowski ekonomista. Kochani ludkowie, jak gala to na pewno poczęstunek. Bestusz, ja chyba muszę i się chycić roboty, coś dobrego uważać, a panu bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Dziękuję. Dzisiejsze ważenie nie dość, że będzie bardzo smaczne, to też klimatyczne, a byda to robią w asyście pani Iwony Wilk, witam pięknie, witam dyrektorki Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Bardzo miło. Pani Iwono, czy jadła kiedyś pani żurek czy barszcz biały na przodkach króliczych?
nie jadłam. Bo Josia tu wyczytał, nauczył, że to takie danie zagłębiowskie od święta, stąd dzisiaj takie danie tu powstanie, delikatnie przetransferowane przez Remigiusza. Pani Iwono, tu już się waży w gorku właściwie cały królik. Ja go już wyciągnę, bo on jest miękki i ten wywar z tego królika jest wyjątkowo delikatny. Co pani na to, żeby to mięso potem obrać i oczywiście cieplej nazwę do tej zupy, albo nawet możemy zrobić takie pulpeciki. Co pani na to? Tak, z pulpecikami barszczyk. Zdecydowanie tak. Są my w Zagłębiu, więc te dania tu zazwyczaj były troszkę biedne, można powiedzieć. Tak, troszeczkę... To nie było bogactwo jakieś wielkie, nie? Ale smaczne. Ale smaczne. W waszej kuchni zagłębiowskiej jest też barszcz na grzybach. My dzisiaj łączymy jakby te dwa dania i stworzymy coś, co powinno smakować wyjątkowo. Suszone grzyby 30 gramów lądują teraz w gorku. Do tego docieplimy listek ziele jeszcze, chociaż już tam było, ale nie zaszkodzi. I to się nam cudownie waży. Damy już też por, niech do smak, niech się to tam waży, a my będziemy kroć włoszczyznę. Niech mi pani powie, co takiego fajnego robicie w tym młodzieżowym ośrodku pracy twórczej. Oj, młodzieżowy ośrodek to jest takie miejsce, że ludzie się swoją pasją dzielą i sercem z dziećmi, z młodzieżą. To są artyści, którzy koncertują, robią wystawy, są aktywnymi twórcami. Mamy zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne. Mnóstwo imprez robimy, mnóstwo imprez międzynarodowych. I Norwegia, i Francja, i Włochy, Ukraina. Bardzo dużo projektów robiliśmy i do tej pory jeszcze działamy wspólnie. Przyjeżdżają do nas Etiopczycy. Coś takiego. Tak. Kół mamy koło 100. Jedyna sprawa, która nas ogranicza, to wyobraźnia. Pani Iwono, pięknie pani opowiada, ale może by pani ziemniaki kroła, dobrze? I super, właśnie chciałam tak zaproponować, że to, może... Natomiast mam pytanie, pan... słuchając pani, rozumiem, że to wszystko pani koordynuje. Tak. Ale patrząc na panią, to panią ta robota po prostu nakręca i to chyba oczywiście, tak działo, nie? Bo... Oczywiście, dla mnie to jest przyjemność. Witam w klubie, ja uwielbiam kostka? Warzyć. Czy taka bardzo kostka? Fajna kostka. Bardzo i my te warzywka zaraz, słuchajcie, wcieplimy do tego worka. Cudownie będzie woniało, te pory tak ściągnę na bok, bo one potem nam będą przeszkadzać, bo potrzeba będzie wyciągnąć. No i ciepiemy to, słuchajcie, do gorka, tak. Teraz jeszcze marchewka, ziemniaczki trochę nie skorzy, bo one by były za miękkie. To się nam teraz, słuchajcie, waży, a my oczywiście musimy pokroić inne produkty. Ja pokraję boczek, troszeczkę to tak pomaszczymy, żeby... Bo króliczek chudy jest. Chudy jest, bo właśnie widziałam, że tak mało tych oczek było. Mało oczek, słuchajcie. Do naszej zupy oprócz włoszczyzny były dwie marchewki, połówka selera, były dwie pietruszki, był jeden por, jest jedna cebula. Mam tu jakieś 100 gramów maksymalnie boczku. Tego boczku dużo nie domy. Może jeszcze jeden pani pokryje. A mam takie pytanie, czy wy w tych przestrzeniach też będziecie obecni? Już jesteśmy obecni, cały czas. Ponieważ co chwilkę robimy jakieś imprezy. Już w tym budynku, który w Fabryce Pełnej Życia jest oddany do użytku. Jest tutaj również przestrzeń, która jest szykowana pod nasze działania i to nas bardzo cieszy, ponieważ ci wychowankowie muszą gdzieś rozwijać te skrzydła. To i wokaliści, i muzycy. Czy są jakieś wyjątkowe talenty? Są, o tak, są, mamy wspaniałych wychowanków. No do nas chodził Dawid Podsiadło, tak, który teraz wspaniałe sukcesy osiąga. Na jednej scenie z Janą Lelonek odbierali paszporty polityki, aż serducho zabiło. Ja mówię, to jest szok po prostu, że można obserwować, gdzie oni są w tej chwili. Ania Cieplak, znana pisarka. Czyli to jest takie bardzo szerokie spektrum. Tak. Ja powolutku, słuchajcie, będę topić boczek, ale on tak na bardzo małym ogniu, to może ja bym już wyciągnął ten por, bo on nam przeszkadza i wciepniemy kartofelki. Co miał puścić, to puścił. Wygląda ta zupa, ten grzybek puścił, jest fajny kolor. Proszę bardzo. Super. Kartofelki idą do środka, czyli to będzie dość treściwo zupa. Pani Iwono, teraz ja bardzo teraz... ważne zadanie. Jakby pani posiekała może to mięsko z tego królika, a ja się zajmę cebulą. Tu już boczek mi się skwarzy. No i zaś mam mnóstwo pytań. Jak ta Dąbrowa Górnicza, czy mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat? Rozkwita.
W tej chwili dzięki funduszom unijnym termomodernizacji szkół było, modernizacji szkół, przedszkoli. Cała oś miasta została przebudowana wokół Pogori, ścieżki rowerowe się pojawiły, także można sobie pojeździć na rowerze, można sobie pobiegać. Park Zielona również rozkwitł. W tej chwili tam można na wycieczki, na spotkania czy jakieś eventy są robione. Także dzięki funduszom unijnym myśmy zaczęli w 2003 roku. Ale jak w trzecim? Jeszcze, bo jeszcze Polska nie była w Unii. No właśnie. A myśmy zaczęli spotykać się, w zasadzie 5 dyrektorów z Dąbrowy ze szkół pojechało do Norwegii spotkać nowych przyjaciół. Oni nas tam zaprosili, powiedzieli, że przygotują dla nas miejsce, żebyśmy się spotkali, ale żebyśmy zaprezentowali Polskę. I myśmy tak zaprezentowali, że oni w 2004 roku 54 dyrektorów z 15 państw przyjechało do Dąbrowy. I wtedy zaczęły się projekty Comenius, Sokrates, mnóstwo wspaniałych projektów realizowaliśmy, i teatralnych, i plastycznych, i szkolenia dla nauczycieli. To był chyba projekt Arion. Ja miałam przyjemność być na takim szkoleniu w Paryżu, gdzie też wspaniałe osoby poznałam. Praktycznie nie ma granic i jesteśmy ludźmi bardzo kreatywnymi i Polacy powinni uwierzyć w siebie. To jest piękne. Cebulka podsmażono, słuchajcie, i teraz idzie do Gorka. Dobrze nam tu wonią, nie? Bardzo. A wie pani, co jest fajne? Że pan prezes powiedział, że jest pierwszy, kiedy tu działo kulinarnie. No bo to prawda jest, bo to jest prawda. To jest fajne, to jest fajne, słuchajcie. Mamy grzyby, warzywa są już w miarę miękkie. To możemy wlewać żur. To może to mięsko tu mi pani tak do miski, bo z tego będziemy formować pulpety. I to jest ta moja transformacja, bo normalnie to się takie mięso po prostu obierało i dawało do zupy. To może być żur czy barsz biały, po prostu zakwas żurowy, liter. Teraz to trzeba przeferlać, żeby się to połączyło z smakami. Super. I będę miał prośbę, jakby pani tak z 6 ząbków czosnku przesiekała. Ja sobie też tu dam te moje mięso. Słuchajcie, żeby mi się to trzymało, to oczywiście trzeba tu dać jajko. Dam też natki pietruszki. Będzie przynajmniej fajny kolor. Tak, natka pietruszki idzie też do miski. Trzeba tu też dać korzenio, czyli pieprzu. I tak dość obficie, zrobimy takie pikantniejsze. No i trzeba to do kupy ze sobą połączyć, żeby się to trzymało. I takim fajnym spoiwem też jest grysik, czyli kasza manna. O. I to jest ta moja transformacja, skoro wy wasze piękne pomieszczenia transformujecie i zmieniacie, to ja zmieniam też dania. Grysik. Tego grysiku, słuchajcie, to tak trzeba wyczuć. Będę to robić ręką. Po prostu wtedy człowiek wyczuwa konsystencja, nie? No i tak przyrychtowane mięso królicze. Teraz będę formować takie kuleczki, które obtocza jeszcze dodatkowo w tym grysiku i zaraz powędrują do naszej zupy. Nie ważymy ich osobno z tego względu, że przecież tu jest mięso królicze, jest jajko, natka pietruszki, więc wszystko to, co po prostu jest z tego Gorka. No, bardzo fajnie tak, to pani zrobiła. To ja ciepia nasze pulpety. Niech się uważą teraz w tej zupie. Obtoczone fajnie w tym grysiku. I jak pulpety wypłyną, nakładamy na talerz, bo jest tu chłodno i człowiek by już coś zjadł, nie? A mamy tego dużo. To ja poproszę czosnek. Pięknie pokroty. Dużo, idzie zima, to trzeba, nie? Trzeba, zdrowo. Zdrowo. I słuchajcie, czekamy na finał. Ale tu wonio. Zapach. To co, nalewamy? Z przyjemnością, słuchajcie, jak to wonio. Jest grzybek, są warzywka, jest i trochę boczusia. Proszę bardzo. Pięknie wygląda. Mam się grzyb złowił. Widzicie państwo,
poczuli. I tak to wygląda, słuchajcie. To jest barsz biały. Miał być na przodkach króliczych, był na całkiem króliku. Mocno Orzech przetransferował te danie, nie? Światem rządzi wyobraźnia. I tak się dzisiaj stało. Wygląda dobrze, wonio cudownie. A jak smakuje, zaraz się przekonamy. Niech pani bierze, częstujemy się, kosztujemy. Dziękujemy. Wygląda przepięknie. A smakuje rewelacyjnie. Dobre. Rewelacyjnie. To jeszcze grzybki. Pulpeciki delikatne. Mi smakuje. Bardzo dobre. Jak u mojej babci. Wystarczy taka zupa, zróbcie. Tak. Pycha. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Nasze danie główne będzie bardzo archaiczne. Bardzo podobnie jak te miejsce. Jest po prostu bardzo stare, nie? Tak, z historią. I będą to kluski z tarcinami, które były bardzo popularne na tej ziemi. Do tego potrzebujemy 80 deka surowych kartofli, pół kila mąki, jedno jajo, chociaż ja osobiście do ciasta na pierogi nie dowam jajka, ale w przepisie oryginalnym było. Szczypta soli, no i oczywiście do okraszenia słoninka wędzono, boczuś, cebula. No to co, chytamy się roboty? Tak. Przepis jest banalnie prosty. Czy pani dyrektor mi przebaczy, że wyznacza panią do tarcia? Z przyjemnością. Z przyjemnością. Piestarka. Proszę bardzo. Trzymy tak jak na placki ziemniaczane. Może pół na tych bardzo drobnych, a pół na tym. Dobrze. Zrobimy. A ja, słuchajcie, robię ciasto na pierogi. Pół kila mąki pszennej, przesiotej. Sól, wiadomo, musi być. Kiero na powietrzu mąka. Jajco. I ciepło woda. Na te pół kila mąki to tak 3/4 szklanki już trzeba dać. Ja robię ciasto na pierogi, ale w wielu regionach Polski, między innymi też tu, na pierogi się kładą kluski, nie? Tak. Czyli kluski. Dawniej na pewno się kładało kluski, a my dzisiaj wszyscy raczej używamy słowa pierogi i wyrobią na jedno lito masa, bo ciasto będzie musiało potem troszkę odpocząć. No, moje, ale nam to dobrze idzie. Bardzo dobrze. Moje ciasto jest już gotowe. Pierwszy test na dobre ciasto, na pierogi czy kluski zwoł, jak zwoł, to jest taki, że jak dźwigamy, to się same dźwigo. A drugi test jest taki, że ja zawsze godzę, że ciasto na pierogi ma być gładkie jak pupcia niemowlaka. Teraz przykrywamy, żeby nam nie obesło. Proszę bardzo. A ja już tutaj też skończyłam. Gdzie pani miała kolejne proszę bojowe bardzo zadanie? Proszę bardzo. Żeby odsączyć teraz ta zbędna woda. Oczywiście. Ja może wezmę, żeby to nie przeszkadzało. Zapomniał, spróbujemy, że sita. Oj, damy myślę, radę, że do pani rady. Słuchajcie, te pierogi czy kluski to jest stary, archaiczny przepis, więc tam nie ma jakichś specjalnych udziwnień, ale my współcześni, ludzie XXI wieku, lubimy, żeby te smaki troszeczkę były takie, żeby coś tam było jeszcze. Więc 4 ząbki czosnku do domy. I dodam do farszu mój ukochany lubczyk. Co pani na to? Tak, bardzo lubię. Myślę, że bardzo lubczyk lubię, nie zaszkodzi. I przesiakam go razem z tym czoskiem. Kto by chciał, może dać majeranku, może dać troszkę pietruszki, która mi się teraz przywinęła. To znaczy, że ona w tym farszu chce być. Tak, i siekamy to zusammen do kupy. Idzie to pani. Idzie dobrze. Ja to proponuję, że w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej powstanie koło gastronomiczne, co bym bardzo chciała. No super pomysł. Takie marzenie na następny rok. Jakby trzeba było jakieś tam, wie pani, właśnie chciałam korepetycje z rolat czy tak, z innych rzeczy, bardzo chętnie przyjada. Tak, młodzi ludzie powinni się nauczyć gotować podstawowych rzeczy. Chyba już wszystko. Już wszystko? Tak. Teraz bymy musieli chwilę poczekać, żeby dobrze wykorzystać jeszcze ta skrobia, która osiądzie. No to co, robimy ten farsz? Tak. Skrobia osiadła, to może pani to przeciepać. No, przełożymy. Lubczyk, matka pietruszki i czosnek. Mieszam. Może pani mieszać, ale jeszcze sekundka. Dość dużo pieprzu i dość dużo soli. Proszę bardzo, to zrobię miejsce, proszę, proszę. Farsz musi być bardzo mocno przepieprzony i przesolony, bo potem jak się uważa te, słuchajcie, pierogi, no to one by były takie mdłe, niemrawe. I do tego jakieś 2-3 łyżki
skrupku, czyli mąki ziemniaczanej. I to jest cały nasz filung. I słuchajcie, kulamy te nasze ciasto, które jest bardzo, bardzo plastyczne. Ja mam nudelkula jeszcze po umie, czyli po babci. A ja też mam pamiątkę po moim dziadku Janku. A cóż to pani mu? A radełko. Radełko. Ale radełko służyło mojej całej rodzinie do robienia faworków. Mhm. To radełko powstało tutaj w tej fabryce Pełnej Życia. Naprawdę? Bo dziadek pracował tutaj. Coś takiego, ale historia. I w Hucie Bankowej, i w dawnym Defum, czyli w obecnej fabryce Pełnej Życia. I na tej tokarce. Coś takiego. Było chyba wytoczone. Z dużym sentymentem robiłam faworki z moim wnukiem Szymonem, który właśnie sobie tym radełkiem pięknie ozdabiał i ciął te faworki. Dla mojego wnuka to był pradziadek. I to jest, przepiękne historie są, że można dać drugie życie takiemu przedmiotowi, a wiem, że wykorzystamy. Bo widzowie jeszcze nie wiedzą, jak my go wykorzystamy, słuchajcie. Jak my wykorzystamy te radełko. Muszę to rozchulać na całą powierzchnię. I ważne też, żeby to ciasto nie było bardzo, bardzo cienkie, bo ten farsz, to są surowe kartofle, słuchajcie, więc to musi być dość takie... Zresztą nasze ciasto jest na tyle elastyczne i fajne, nie? Co utrzyma. I teraz patent jest polega na tym, że na połowie tego ciasta rozkładamy farsz, a drugą połową to przykryjemy, bo kiedyś gospodynie po prostu tak to robiły. No, sobie siup, przykryły i już było. To co? Jademy z tym koksem. Takie kupeczki, nie? Tak. No tak tu, o, tak. O, tak. Nawet można w rękach. Ręką będzie lepsze, takie kulki układamy, by nie za wielkie. I w odpowiedniej odległości od siebie, nie? Ważne jest, słuchajcie, żeby między te tarciny, żeby one nie wyciekały, żeby były bardzo dobrze odsączone. Już mam pomysł na niedzielny obiad z wnukami. No i teraz trzeba to po prostu przykryć. O, tu się nam chyba tu mamy te, przesunęmy troszeczkę. No i słuchajcie, teraz chwila dla radełka. Jedzie pani bardzo. Tak. To po dziadku, nie? To po dziadku. A przy okazji będzie wzorek, nie? Będzie wzorek. Ja może podsypię trochę mąką. Tak. O. Nudelkula po umie i radełko po stażiku. Tutaj. I tym sposobem, słuchajcie, nie trzeba lepić pierogów, bo po prostu pierogi są ulepione. Słuchajcie, woda mi pytluje, jest osolono. Mogę ciepać nasze kluski? Wel pierogi. A okrasa też już się tu robi. Szpyrka wędzono, boczek i cebulka. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Pani Iwono, dziwą się na te nasze pierogi, wyglądają genialnie. Widać ta faktura po prostu z tego radełka. Radełkiem mojego dziadka. Bardzo serdecznie dziękuję za te chwile wzruszeń. To jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, pierogi wyglądają dobrze, ale tu tak wonio, że za wonią przyszedł sam pan prezes. No nie mogłem się oprzeć. Bardzo wam dziękuję za to, że tu dzisiaj mógł być, gościć. Liczę na to, że jak przyjadę za pora lot, to będzie po prostu miejsce nie do poznania. Tak, będzie. Tak, i będzie pachniało jeszcze bardziej. Obiecuję. Próbujmy, kosztujmy. Dobry. Proszę bardzo. No to będę pierwszy raz w życiu, że robił takie pierogi. A ja w ogóle się zastanawiałem, czy takie pierogi w ogóle istnieją, ale jak się okazuje, istnieją. Spróbujmy, jak smakują. Piechotka. Ziemniaczki po prostu smakują wyjątkowo. Rewelacja. A też niesamowite, bo to są pierogi pierwsze, które takie widzę, które tak odstają od dna talerza. I tak smakują dania kuchni Zagłębiowskiej. Także kto chce, to niech se odtworzy w domu. To też, a oprócz tego zapraszamy do Dąbrowy Górniczej, bo jest tutaj jeszcze parę innych powodów niż dobra kuchnia, dla których warto by było przyjechać. I się dzieje cały czas. Dzieje. Tak. Dużo sztuki też. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza.
przypraw.